Małgorzata Bobak-Końcowa. Ten poeta od małp, które ubrały krochmalone koszule i zabrały się do rządzenia światem, odszedł własnym tunelem. Sięgnął po gwiazdy, zrzuca je na domy przykryte śniegiem. Na zimne kawiarnie, teatry, opery i salony, w których nie da się usiąść, żeby czytać poezję. Na głowy ludzi zmęczonych ciągłym odczuwaniem zimna. Czytał Bogdan Dmowski.